Nie istnieje związek małżeński między pana Andrzeja Frydyszaka, profesora, z panią, jak tam jest. Nie istnieje związek małżeński pana Andrzeja Frydyszaka z panią Dorotą. Natomiast jeżeli pan Andrzej Frydyszak, profesor, nie jest katolikiem, to dlaczego zawierał sakrament małżeństwa? A jeżeli wyparł się wiary katolickiej, to to jest apostazja. Natomiast nie może nigdy katolik, dlatego uważajmy, żebyśmy jako katolicy nigdy nie powiedzieli drugi związek czy drugie małżeństwo naszego syna, naszej córki czy kogoś tam. Dla katolika związek małżeński jest sakrament. Czyli tylko sakrament małżeństwa jest związkiem małżeńskim. Bo do rangi sakramentu Chrystus podniósł umowę małżeńską. No i jednocześnie też katechizm, tak jak mieliśmy to już wiele razy tam, czemu nie pisze o święceniach, że nie święcić kobiet, no bo nikt wtedy nie myślał, że ktoś tak pomyśli, tak? No to tutaj też oczywiste jest, że z tego, co o małżeństwie czytamy, jest, że małżeństwo jest to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą, wyłączny do śmierci nieodwołany. Nie ma małżeństwa między dwoma chłopami. I nie ma małżeństwa między dwoma kobietami. Nie ma małżeństwa między chłopem i kozą. Więc jeżeli ktoś zezwala, Bergoglio na takie rzeczy zezwala, żeby błogosławić ludzi na sposób, jak to w Fiducia Supplicans jest powiedziane, to jest imitowanie małżeństwa. I mimo, że taki, nazwę powiem po imieniu, głupi gęsiak, jezuita, bezbożny, perfidny gęsiak, będzie mówił, że dokument Fiducia Supplicans nie narusza nauki o małżeństwie, to nie naruszając wprost, jednocześnie przez praktykę prowadzi do zatarcia rozumienia małżeństwa. Dlaczego? Dlatego, że możecie sobie, ja dostaję na swoją komórkę wiadomości, nie wiem skąd to się dzieje, ale o budowie świątyni w Jerozolimie i różne inicjatywy gejów i lesbijek. I oni dzisiaj już piszą o sacraments of marriage to gays. Sakrament małżeństwa dwóch gejów. Dlaczego? A dlaczego mamy znak, który nazywamy tęczą sześciokolorową? Wiemy, że tęcza ma 7 kolorów, z tym, że jak popatrzysz, to się nie doliczysz. Normalnie. Dopiero w którymś momencie, jak wiesz, to musisz zwracać uwagę, że piekło zawsze jest, diabeł jest małpą Pana Boga i chce naśladować, imitować na sposób perfidny. Dlatego są przejmowane znaki i instytucje, które by przez upodobnienie miały rozmywać naukę małżeńską. Bergoglio za fakt błogosławienia związków takich, owakich odpowiada piekłem. I każdy katolik, który jest czy świeckim, czy duchownym, jeżeli się od tego dokumentu nie odżegnuje, zasługuje na piekło. Jeżeli ktoś od czasu, to już, no bo to jest ostatni, a to można od dokumentów, od zamiany mszy, jeżeli ktoś po dokumencie Fiducia Supplicans idzie na nową mszę, a tam ksiądz odprawia, albo jeszcze lepiej, na mszę w Rycie Rzymskim, a tam ksiądz odprawia w jedności z Bergoglio, który pisze i podpisuje Fiducia Supplicans, mam udział w rozmywaniu, zacieraniu prawdy o małżeństwie, czyli że małżeństwo nie jest, nie mamy uderzenia wprost, ale mamy uderzenie skuteczniejsze z boku. Skuteczniejsze z boku. I tu się od tego nie odżegnuje wprost ksiądz Grzegorz Śniadoch, dajmy na to. Jest w stanie powiedzieć? Biskup Gondecki ma się udać na emeryturę. Jest w stanie powiedzieć, pisał do biskupów niemieckich. Udawał Geroja Ważniaka. Jest w stanie powiedzieć, że dokument Fiducia Supplicans jest dokumentem bezbożnika, bezbożnym, nawołującym do bezbożności. To jakiej odwadze mówić tego człowieka? A polski episkopat, który jest w stanie to powiedzieć? Pan profesor Andrzej Frydyszak żyje w cudzołóstwie. Niczym innym. I wielu, wielu innych żyją w cudzołóstwie. Najbliższa rodzina, trudno. Taki fakt.